Witam wszystkich bardzo serdecznie w dniu dzisiejszym. Mamy do omówienia kartę Tomasa Brolina, tutaj w wersji Hero, 87 overalla. Mamy zawodnika, który ma 186 cm, pracowitości wysoka. Może grać zarówno na SPO, może grać na prawym skrzydle. Duże pole manewru, jeżeli chodzi o umieszczenie jego w składzie. Jeżeli chodzi o gwiazdki, tak, 4 sztuczek w porządku, jak najbardziej słabsza noga na 3 troszeczkę niestety boli. Trzeba uważać, żeby dobrze się ustawić do strzału, żeby ten strzał zgreenować i tutaj nie zawsze ten strzał będzie po prostu idealny. Natomiast jeżeli chodzi o strzelanie, no tutaj z pewnością pomogą tutaj staty dotyczące wykończenia. Większość statystyk, jeżeli chodzi o strzelanie, w okolicy 88, jak mówi właśnie overall tej karty. Jeżeli chodzi o kwestię tempa, 87, no to nie jest karta, którą będziecie lecieć po skrzydle, a później zagrywać tapiny. To nie jest jakiś Leo, nie jest to jakiś, powiedzmy, Dembele, to wiadomo o co chodzi. Natomiast też nie jest źle. Podania są ok, tutaj nie ma żadnych w zasadzie zastrzeżeń, wystarczają. 92 bazowego driblingu, zwinność, równowaga, solidna, dobre reakcje, spoko, okej, opanowanie, także jak najbardziej kit. W kwestii defensywnych, no tutaj mamy kartę, która jest w stanie dla nas bronić, wiadomo, Brolin. Nie jest to oczywiście karta, którą można postawić na defensywnego pomocnika na przykład, natomiast te 60 defa pozwoli nam czasem odebrać piłkę przy jakimś pressingu i tego typu sprawach. Główki 83, także całkiem niezłe. Czasem się da, aczkolwiek wiadomo, to nie jest od tego karta. No i jeżeli chodzi o fizyczne, wytrzymałaś na 79, skoczność 83. No nie najlepsza siła, nie najlepsza agresja. To nie jest fizyczny zawodnik, bardziej on będzie właśnie polegał na driblingu, na rozgrywaniu piłki niż na pojedynkach fizycznych. Jeżeli chodzi o style gry, mamy tutaj szybkie podania, czyli dobre podania prostopadłe w wersji podstawowej. Podania prostopadłe powinny być po prostu kit. No i oczywiście jedna z ulubionych cech wszystkich graczy w tej grze, czyli technika w wersji podstawowej. Także tutaj dribbling z R1 powinien być elegancki. Natomiast wiadomo, Messi to też nie jest. Jeżeli chodzi o kwestię stylu gry, postawiłem na Huntera, tak? To jest jeszcze Dedej proponowany, aczkolwiek nie wiem w zasadzie w jakim celu. Podnosi mu to strzały i podnosi mu to podania. Jest to na pewno spoko opcja. Na tych strzałach jak najbardziej nam zależy, żeby ta słabsza noga aż tak nie przeszkadzała, także warto te strzały podbić jak najmocniej. Natomiast też nie wiem, czemu to ma nie być Hunter, jakby... Nie sądzę, żeby te podania były tak istotne, aż tak jak tempo, tak? Także ja bym po prostu postawił na Huntera i bym nie kombinował. Tutaj jeżeli chodzi o warunki testowe tej karty, głównie będziemy stawiać ją w formacji 4-2-3-1 na napastniku, tak, że zobaczyć tutaj, jak tutaj sobie radzi ze strzelaniem. Aczkolwiek wydaje mi się, że bardziej ta karta pasuje albo na CM, albo jako drugi napastnik w formacjach typu 4-4-2. Ewentualnie jeżeli macie na przykład 4-3-2-1, dobrą rolą dla niego też będzie na przykład ten ofensywny pomocnik, najlepiej z prawej strony, tak, bo ma prawą nogę lepszą. Jako taki właśnie podłączający się do ataku na wytycznych typu wspieraj atak, pole karne przy centrach, będzie to dobra pozycja dla niego, tym bardziej, że ma high i parę statów defensywnych, także tak bardziej z tyłu, czy to na CM, czy to właśnie na boku, będzie w stanie nawet czasem jakąś piłkę odebrać. Także zobaczymy, jak sobie ta karta tutaj działa. Mam nadzieję, że jest, kurde, potężnym kotem. Let's go. No dobrze, się Rashford ustawił, dobra. Ładnie, Rodrigo, let's go. Okej, co teraz? Dobrze, Brolin. Dobra, Rashford. Dobrze, bez prawie shotów jakiś. Dobra. Ładne podanko. Dobra, Brolin tam leci. Dobra, no, ładnie fałszem, kurde, proszę bardzo, Brolin z brameczką, let's go. W sumie można, Aleksja, Finezja, na. No, ale te fałszyki Brolinem to zajebiście wchodzą. No nie ma cechy fałszu, ale tak naprawdę do strzałów to nie potrzebujesz tej cechy, nie? Bardziej do podań. Dobra, Brolin, główka? O, proszę bardzo, tego się nie spodziewałem. Brolin, główkę jeszcze na żółtym trafiłem. Dobrze. Bek, no. No i zajebiście te fałszyki wchodzą, nie?
A ten Broly dobrze się pokazuje. No, power shot. Dobra, ładnie Broly. Dobra, Aleksja, ładnie. Dobra. O kurwa. Aleksja jest OP. Dobra, to było zajebiste, let's go. No ma jakąś unikalną dziewczynkę, taką śmieszną. No ten Broly to tam zajebiście się ustawia. Okej, okay. Nie wiem co to było, ale chuj. Ładnie Broly tam się kurde pokazał. Co to pada mu odłączyło, czy kichu? Dobra. Dobra, Rashford. Nie, dogoni go tam. Nie no, naprawdę, akurat jeżeli chodzi się o ustawienie w ataku tej karty, czyli tego Brolina, to jest jakaś pojemna akcja. Słabsza noga, elegancko leci. Proszę bardzo, 6-2. Dobra, dajesz Teo. No i o dwóch tam stoi, kurde, no dobra, Brolin. Ale okej. No, okej. Okay. No nie sądziłem, że on się tak przeteguje, ale no... Let's go, no. Dobrze, Brolin. O! Dobrze, let's go. Okej, okay, Rashford. Ale tapin perfidny, kurwa. Dobra, to jakoś tam dużo miejsca jest, także... Dobrze. Ale ruszył tym bramkarzem perfidnie. O, jak się ten Lorente tam pojawił. Dobra, Broly nie z... Dobra. Aj, kurde, dobra. Nie wiem, to już nacisnąłem po prostu podanie, żeby te mogłem strzelać tym Brolinem równie dobrze. Dobra. Dobrze, Aleksja, let's go. Kurde, dobra. To jest fakt, nie? To jak się to odbiło, to jest farcik, nie? Ale no. Okej. Dobrze, Rodrigo. Ej, za daleko. A? Dobra. Nie mam kurwa pytań, nie? Także jeżeli chodzi o podsumowanie, Broly jest bardzo solidną kartą. Jeżeli trafiliście go z paczki z bohaterem na przykład, ewentualnie potrzebujecie linków z seria, to według mnie jak najbardziej warto go sprawdzić. Taką preferowaną jego pozycją jest właśnie albo taki drugi napastnik obok takiego silniejszego napastnika, bo jednak ta karta nie ma fizyczności, ewentualnie jako SPO, że można wykorzystać jego dobre ofensywne AI i też po prostu postrzelać parę bramek. Na skrzydle też próbowałem nim grać, natomiast na skrzydle jednak nie ma tego tempa za bardzo, nie ma też cech, jeżeli chodzi o bieganie, także co najwyżej, jeżeli ktoś dobrze używa jak jedynki, to może zrobić z tego użytek, natomiast jednak na skrzydło bym preferował jakieś szybsze karty, natomiast nie oszukujmy się, jest to karta strzała gwiazdka i słabszej nogi i w tym budżecie, czyli tam z tego co sprawdzałem około 180 koła, myślę, że na przykład taki Korea powinien być lepszym wyborem, także nie jest to najlepsza karta, ale jeżeli akurat wejdzie wam do składu, trafiliście ją, ewentualnie potrzebuje
potrzebujecie tych linków Serie A, spróbujcie, powinien wam jako tako przypasować. Także tak to wygląda, a jako bonus macie jeszcze nagrody za Food Champions. Pozdrówki. Proszę bardzo, ranga piąta, ale bez pięciu meczów, 11-4. I zobaczmy, co się tu dzieje. Najpierw trzy piki, jeden z czterech, 8-4 plus. Let's go. Okej, wasz albo coś tam. No ten Depay dobry jest pod ewolucję, ale nie, i tak raczej chyba nie będę jej robił. Dajcie spokój z tej ewolucji, to trzeba grać w tę grę. Dobra, 8-5, jakaś losowa. Tręcik. W sumie ja i tak mam odzyskań dużo, także po prostu sobie odzyskam. O, Bruno. Fernandes 8-8. No i takie coś to biorę, nie? 2-8-5, zobaczmy. Niemcy. SPD. Kimiś? Po Kimiś jest tylko, nie? 8-8, elegancko. O, i Martinez. No, ale przyda się do Vidicia na pewno. Jeszcze jest paczka rzadkich zawodników i Ultimate. Zobaczmy. Czyli coś wyleci. Ameryka, bramkarz. No to jest ciekawego. Co nagród? A nic ciekawego, folder. Ultimate. Zobaczmy, czy coś jest. Okej, okay, Suarez. A, to Araujo jest, dobra. Elegancko. I to podwójny jeszcze. Siup. Cancelo 8-6. Jaki barceloński, barceloński pakiet, kurde, nie? No ten Araujo chyba coś kosztuje, nie? Araujo już folderem jest jeb... Araujo już jest foderem, 20 koła. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Sprawdźcie również mój ostatni film, w ramach którego omawiamy nagrody i rzeczy możliwe do zdobycia w drugim sezonie aktu pierwszego EAFC 24. Siemanko, pozdro i do następnego.